od 1 października płacimy tutaj na tym osiedlu za parkowanie. Są różne opinie. Jedni twierdzą, że to dobrze, inni narzekają. Wtedy jak budowali te bloki, nie były przystosowane parkingi do tego. Było po parę aut, a teraz nawet w jednym mieszkaniu ktoś ma po 3 auta. I tak jest za mało miejsc dla mieszkańców. Tutaj rozumiem, na Kochanowskiego stają ludzie, którzy idą do kładki i tutaj chcą z tym walczyć. Ale stawianie parkometrów na całym osiedlu no jest bez sensu tak naprawdę. No a gdyby przyszło panu zapłacić 10 zł miesięcznie za taki abonament dla mieszkańców, to jest jakiś wydatek nie do udźwignięcia, czy w porządku? No niby nie dużo, ale jednak to tam jakieś uprzykrzenie jest. W skali roku się uzbiera no troszkę tak, tych pieniędzy. Są zdania, już słyszałem takie, że strefa płatnego parkowania to rzeczywiście, ale godzinami po południu bym się nie przydaje i tak dalej. No ja stwierdzam, też posiadam samochód i stwierdzam jedno, że no, jest tu problem z parkowaniem. Zobaczymy, czy to coś szczególnie zmieni. W tej części osiedla właśnie. Na pewno, tak. Pracujący po tamtej stronie na pewno parkują z tej strony. W trakcie dnia to jest problem. Czyli pańskim zdaniem to dobry pomysł, żeby tą strefę tutaj wprowadzić, czy ona w ogóle nie ma racji bytu w tym miejscu? No taki średni pomysł, a zwłaszcza, że ja i tak znajduję miejsce, jak wracam po drugiej zmianie. Nie wiem. Możliwe, że tam bliżej ulicy Marszałkowskiej jest problem. Jeśli chodzi o stawki, które będą tutaj obowiązywać, to są takie same stawki jak w ścisłym centrum Rzeszowa. Czy to jest dużo, czy mało? Znaczy powiem tak, dla samych mieszkańców to wiadomo, można sobie kupić abonament i to jest jakieś rozwiązanie. A co dalej naprawdę, jak to będzie na to wpływać? Ja myślę, że jakiś wpływ pozytywny będzie. Moim zdaniem powinni zagospodarować bardziej miejsce na większe parkingi niż stawianie parkometrów.